www.lipnica.pl, serwis gminy Lipnica Morwana. Wszystko zaczęło się niemal 600 lat temu, kiedy w Lipnicy Murowanej w rodzinie ubogiego piekarza urodził się chłopiec Szymon. Było to około 1436 roku. W niewielkim domku, który był jednocześnie piekarnią, rodzice Szymona, Grzegorz i Anna, wypiekali chleby dla mieszkańców Lipnicy. Szymon, jak inne dzieci w tamtych czasach, od najmłodszych lat angażował się w pracę ojca. Pomagał rodzicom w pieczeniu chleba, sprzedawaniu tego chleba. Krążą opowiadania o tym małym Szymku, który nie tylko sprzedawał, rozdawał chleb ubogim. Lipnica pełna jest legend o małym Szymonie, który swoją modlitwą uratował miasto przed pożarem, który pasąc krowy często modlił się w położonym za miastem modrzewiowym kościółku świętego Leonarda. W odpowiedzi na gorące modlitwy święty schodził z tryptyku, żeby porozmawiać z chłopcem. Rozmawiał głośno, opowiadał mu cały dzień, jak minął, jakie ma problemy, co by chciał. Przejeżdżający obok kościółka nieznajomy usłyszał rozmowę Szymona ze świętym Leonardem z tryptyku. Zaskoczony zapytał proboszcza o chłopca. Kiedy usłyszał, że marzeniem syna piekarza jest kształcić się, ufundował mu naukę w Krakowie. I tak właśnie rozpoczęła się droga Szymona z Lipnicy, który w Krakowie wstąpił do zakonu ojców Bernardynów i szybko zasłynął jako niezwykły kaznodzieja. Kroniki klasztorne mówią, że był także mówcą, czyli kaznodzieją w katedrze na Wawelu oraz spowiednikiem króla Kazimierza Jagiellończyka. Ale można powiedzieć, że nie to jest owocem jego świętości, tylko to, że bardzo ukochał drugiego człowieka. To właśnie podczas wielkiej zarazy, która była w Krakowie, Szymon nie zamknął się w klasztorze, mimo że w tym czasie zmarło ponad 20 zakonników, ale wyszedł do tych ludzi chorych, zarażonych, niosąc im pomoc, niosąc im duszpasterską posługę i niosąc im tak bardzo potrzebną w tym czasie wodę. Niestety zaraził się od tych, którym udzielał pomocy i 18 lipca 1000 482 roku zmarł i w tym samym dniu został pochowany w kościele w Krakowie. Ojciec Szymon umarł ratując chorych w czasie epidemii w Krakowie, ale tuż po jego śmierci przy jego grobie zaczęły dziać się cuda. Przez pierwsze 40 lat po śmierci Szymona zanotowano 377 uzdrowień. Święty Szymon jest szczególnym patronem Krakowa i młodzieży akademickiej, jednak najwięcej łask udzielał szczególnie kobietom w połogu, kobietom, które nie mogły mieć dzieci. Taką cenną relikwią stał się jego płaszcz i z tym płaszczem oraz z zakonnym franciszkańskim paskiem chodzili do kobiet w połogu, do kobiet, które potrzebowały takiej pomocy i kroniki klasztorne opisują ponad 300 cudownych uzdrowień z tego okresu czasu po śmierci świętego Szymona z Lipnicy. Miałem przypadek bardzo ostry na budowie, z bardzo dużej wysokości leciałem na plecy, wiedząc o tym, że pod spodem leżą rozstawione druty zbrojeniowe wygięte do góry i było ich tak dużo i tak gęsto, że zdawałem sobie sprawę, że runę i przebiją mnie po prostu, będę przebity. Znowu w tym momencie, kiedy gdzieś tam w powietrzu byłem, taka myśl w głowie: Szymonie, pomóż. No i znalazłem się na tej łące z bólem pleców. Dotykam się w piersi, okazuje się, że tych drutów nie ma we mnie. Ból owszem, ale chyba inny. Spojrzałem w lewo, spojrzałem w prawo. Jestem wciśnięty dosłownie w taką szparę między te druty i po lewej stronie jest ogromne wiązki tych drutów, po prawej, a tu taka jedna szczelinka. Błogosławiony Szymon
wręcz pomógł powrócić do zdrowia naszemu bratu, który kiedyś jako bardzo maleńkie dziecko zachorował, miał 9 miesięcy, to był 49 rok, więc grudzień, to było zapalenie opon mózgowych i dyfteryt nosa. Tu w Lipnicy nikt nie był w stanie mu pomóc. Lekarz w ostatniej chwili zabrał brata do Krakowa, do szpitala. Tam po przywiezieniu stwierdził lekarz, mówi, co trupa przywieźliście. Również i ojciec klęczał przy pomniku błogosławionego Szymona. Brat był nieprzytomny, kiedy zawieziono go do szpitala. I pomału stan jego poprawiał się. Poprawiał się z każdą chwilą. Także, że wręcz można by powiedzieć, że widać było, że coś dzieje się dobrego w organizmie, że lekarz nawet twierdził, że jeżeli wróci do zdrowia, to na pewno nie będzie w pełni zdrowym dzieckiem, na pewno zostanie jakiś trwały uszczerbek. Na zdrowiu nie został żaden uszczerbek. Byłem w kościele Bernardynów w Krakowie. Poszedłem sobie pod balustradę, tam gdzie jest grób błogosławionego Szymona. Zobaczyłem dużą ilość obrazków. Zgarnąłem te obrazki i powiedziałem do Szymona, no to ja cię teraz, Szymonie, rozpropaguję, rozdając te obrazki. Wracając do domu, przejeżdżałem koło kaplicy i znowu drugi raz taka myśl. Ja cię, Szymonie, rozpropaguję. I w tym momencie zapinałem pas bezpieczeństwa. I nie wiem, jak to się stało, że ręka mi od tego pasa odeszła, nie zapiąłem się i pojechałem. Uderzenie tramwaju było takie, że gdybym miał, jak inżynierowie, specjaliści stwierdzili, zapięty ten pas, no to byśmy nie rozmawiali. Ludzie, którzy widzieli wypadek, lecieli oglądać trupa. Między żelaznymi rusztowaniami i balustradami tramwaj mnie pchał około 40 metrów. Samochód nie został ryśnięty ani z lewej strony, ani z prawej na milimetr. W jednym miejscu był lakier dotknięty, ale nawet nie ryśnięty, co jeden z tych inżynierów powiedział, no to popatrz, no w ogóle, no nic, no kompletnie. Normalnie opony w takim wypadku strzelają. Nie, tu było poduszkowanie. Także ja wyszedłem z tego zupełnie dobrze. Na miejscu badał mnie lekarz. Okazało się, że był lekarz, neurolog, który mnie zbadał i powiedział, nie, no nie ma sensu żadnego pogotowia wołać, no facet jest kompletnie nietknięty. Natomiast to, co widzieli wszyscy, to było tak, że no, nadawało się do kasacji i auto, i ja. Taka pani starsza przyszła do mnie i mówi, to panie cud, jak pan z tego wyszedł? No to ja wyjąłem te obrazki, które wziąłem z balustrady i ja rozdałem te obrazki ludziom. Ten, który jest szefem, ma takich pomocników. Ja Szymona nazywam bardzo, bardzo skutecznym i takim mocno zakorzenionym pod tą szerokością geograficzną pomocnikiem. Błogosławiony Szymon pomaga w chorobach, ratuje w sytuacjach beznadziejnych, a w jego rodzinnej Lipnicy ma się wrażenie, że po prostu wciąż żyje. Szymon słynął i słynie, że bardzo często pomaga ludziom w chorobach gardła, w chorobach uszu, w chorobach oczu, a także matkom, które mają trudność z poczęciem, z urodzeniem dziecka. Ja bardzo często spotykam się, że tutaj przed tym kościółkiem, który czasami jest zamknięty, a w głównym wejściu jest taka skromna krata zabezpieczająca kościół, że przed tą kratą ktoś klęczy, modli się. Często są to młodsze lub starsze kobiety. Przez cały rok, każdy czwartek, jest nowenna do błogosławionego Szymona i jak to zwykle bywa na tych nabożeństwach,